200 punktów w 8 startach. Już tylko tyle dzieli Justynę Kowalczyk od kolejnej kryształowej kuli. Sprinty w Rybińsku Polka zakończyła na 3. miejscu. Najlepszy czas w ćwierćfinale, najlepszy w półfinale. Nic dziwnego, że przed decydującym biegiem Kowalczyk mierzyła w zwycięstwo. Wszystko się fajnie układało dopóki, a Adriana Polis nie zrobiła tego, co zawsze robi, czyli nie wyjechała nagle, nie wiedząc, że nagle komuś zajeżdża drogę. No ale co zrobić? No, taki jest sprint. Finał prawie jak przed rokiem. Ponownie zwyciężyła Wesna Fabian, za nią Katia Wiznar, a trzecia Kowalczyk. Dwa dobre starty w Rybińsku pozwoliły Polce powiększyć swą przewagę w klasyfikacji generalnej. Drugą Folis wyprzedza o 601 punktów, Biergen o 654. I teoretycznie trzecią z rzędu kryształową kulę może zapewnić sobie jeszcze przed Mistrzostwami Świata. Za 2 tygodnie w Dramen. Żebym w Dramen jeszcze potrafiła zrobić tak, żeby był już 100% komfort psychiczny, ale jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to uważam, że około Lahti powinno być ok. Lahti to będą pierwsze starty po Mistrzostwach Świata.